Ma największe poważanie. Królem jestem ja, mój panie. Na scenie żaby, motyle, biedronki. Choćby nawet to był jeż, zawsze przyjdzie i zbierz. Okazja, obecność specjalnej widowni z niepublicznego żłobka i przedszkola Pajacyk. Jak wam się podobało przedstawienie? Fajnie. A tobie? Tak. A co wam się najbardziej podobało? Motylki. Biedroneczka. Inni niekoniecznie miło wspominają styczność z niektórymi owadami. Jak wchodziłam na drabinę na placu zabaw moim, to uderzyłam się w żądło, bo była u mnie pszczółka. Za to w przedstawieniu wystawionym przez uczniów szkoły z pasją pszczoły i inne zwierzęta odgrywały pozytywne role, obrazując harmonię i współpracę wszystkich zwierząt. Poza tym spektakl miał jeszcze inne przesłanie. Żeby nie śmieszyć w lesie, żeby nie krzyczeć, żeby nie palić drzew, żeby nie zrywać kwiatków pod ochroną. Maluchy z Pajacyka przedstawienie potraktowały jako istną lekcję ekologii. Czego nie można robić zwierzątkom w lesie, czego nie można robić? Jak się trzeba? Nie można hałasować. Nie można w lesie robić hałasu. I czego jeszcze? Rozrzucać śmieci. Nie wolno palić. I czego jeszcze nie wolno? Śmieci. Aktorzy dali z siebie 100%, choć niektórzy na scenie debiutowali. Jak wrażenia? Świetne. Podobało ci się? Oczywiście. Grupa ponad 20 osób tworzy koło teatralne, które w Szkole z Pasją działa od ubiegłego roku. Praca jest ciekawa, wymagająca, ale daje też dużo, dużo satysfakcji. A lubicie występować na scenie? Tak. A dlaczego? Można się pokazać. I swój talent. I zostać sławnym, pokazać swój talent. Dostać jakąś nagrodę. Chyba można coś zrobić. Motywy są różne, ale najważniejsze, że dzieci włączają się w działalność pozaszkolną, dając przy tym ogrom szczęścia publiczności. W planach jest wystawienie kolejnego spektaklu.